Ustawa zmieniająca system edukacji w Polsce powoli jest wdrażana przez samorządy. Szeroko informowaliśmy o tym, co w sieci szkół zmieni się w gminie Końskie, teraz nieco o obecnych szkołach ponadgimnazjalnych. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu uchwalona została ustawa o sieci szkół powiatowych. Od nowego roku szkolnego nie będziemy mieć więc szkół ponadgimnazjalnych i zasadniczych szkół zawodowych. W ich miejsce pojawią się szkoły branżowe oraz ponadpodstawowe. O tym, czy zmienia się coś poza nazewnictwem, opowiedział nam wicestarosta Andrzej Lenart, odpowiedzialny w powiecie między innymi za oświatę. W rozmowie między innymi o sieci szkół, pomyśle utworzenia w Radoszycach liceum lub szkoły branżowej oraz o tym, czy w szkołach zarządzanych przez powiat znajdzie się miejsce dla nauczycieli z gimnazjów, dla których może zabraknąć godzin. Panie starosto, radni dzisiaj pochylili się nad siecią szkół ponadgimnazjalnych jeszcze. Co w tym projekcie jest? Co się zmieni? Czy w ogóle coś się zmieni? Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, z punktu widzenia jak gdyby polityki oświatowej powiatu, czy interesów mieszkańców powiatu, to dla nas ta zmiana jest zmianą in plus. Po pierwsze, powracają licea czteroletnie, pięcioletnie technika. Przypomnę, że to odbyło się przy reformie gimnazjalnej w 2001 roku kosztem właśnie naszych szkół średnich. A sam proces przekształceń będzie przebiegał na terenie naszych placówek, głównie w obrębie nazw. I tak z dniem 1 września 2019 roku zostaną utworzone jak gdyby, czy przestaną funkcjonować szkoły, które miały charakter szkół ponadgimnazjalnych. Będzie wchodził nabór już do pięcioletniego technikum i czteroletniego liceum. W nazewnictwie się tu nic nie zmienia. Wcześniej mieliśmy nazwy szkoły ponadpodstawowe, potem były ponadgimnazjalne. Powrót jak gdyby do status quo dawnego. Zmiana następuje w nazewnictwie, w szkolnictwie zawodowym. Powstają w miejsce zasadniczych szkół zawodowych szkoły branżowe pierwszego stopnia. I tutaj poza nazwą nic się nie zmienia. Ale w naszej sieci mamy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. To jest jedyna placówka, w której mamy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę przysposobiającą do zawodu i szkołę zawodową. I tutaj w przypadku gimnazjum ono ulega jak gdyby likwidacji na takich samych zasadach jak gdzie indziej. W to miejsce powstaje 8-letnia szkoła podstawowa. Z tym, że tutaj nie będziemy mieli zysku ani in plus, ani nie stracimy. Po prostu nie będziemy robili naboru już do pierwszych klas szkół gimnazjalnych, bo będą kolejne do 8 klasy, 7 klasy. Natomiast te, które rozpoczęły w tym cyklu, zamkną się do 19 roku i będzie to zgodne jak gdyby z duchem reformy. Podobne nazwy ulegną zmianie na terenie pozostałych jak gdyby placówek, czyli popularny mechanik, zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1, no będzie to nazwa zespół szkół ponadpodstawowych. A w składzie będzie szkoła ponadpodstawowa i branżowa, tak? Ponadpodstawowa i branżowa, tak, dokładnie, czyli ponadpodstawowe technikum. W przypadku na przykład Stąpolkowa to będzie technikum i liceum także. I szkoła ewentualnie branżowa. Podobnie jest w szkołach niepublicznych, one muszą dostosować te nazwy. Jedyne jak gdyby nowum to jest jak gdyby z naszej strony włączenie do sieci, to jest nasze zadanie, mimo że szkoła nie jest nasza. Zespół szkół przy specjalistycznym szpitalu w Czarnieckiej Górze. Szkoła podstawowa i gimnazjum. Gimnazjum ulega wygaszeniu i przekształceniu w szkołę ośmioklasową, przy czym my stwarzamy ramy do tego przekształcenia, bo organem prowadzącym obie szkoły jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. To były kiedyś nasze szkoły. W drugiej kadencji jeszcze z doktorem Werensem jeździliśmy tam na kontrolę, ale myśmy postulowali, żeby odłączyć te placówki od powiatu. Z jakiego względu? Dlatego, że obiekt szpitalny jest własnością Urzędu Marszałkowskiego.
I byłoby rzeczą dziwną, gdybyśmy my mieli odpowiadać za infrastrukturę, za wyposażenie, za inne rzeczy w przypadku, kiedy nie jesteśmy właścicielami obiektu, a całość jest kompleksem województwa świętokrzyskiego. Ale to ten projekt został dzisiaj przyjęty na Radzie. Dzisiaj miałem telefon też od dyrektora kuratorium pana Tomasza Plebana, bo dziś się tak składało, że przed naszą sesją odbywała się konferencja prasowa, gdzie ogłaszano, które powiaty już zatwierdziły sieć szkół. Natomiast poinformowałem, że my dzisiaj to robimy, natomiast elektronicznie dzisiaj przekazujemy. Co to zmienia? Dla nas będzie korzystniejszy nabór po wygaszeniu gimnazjum. Czyli w 2019. W 2019. My liczymy, że to wzrośnie około do 1000 uczniów. Pamiętajmy, że wcześniej mieliśmy w tych szkołach globalnie ponad 1600, ale to w najlepszych szczytowych okresach, kiedy był wyż tak zwany. Ale my powoli wychodzimy z niżu i można powiedzieć, że jesteśmy w dogodnej sytuacji, że przetrwaliśmy trudne lata, nie likwidując żadnej szkoły, bo dla przykładu podam, że powiat krakowski ma problem. Zabraknie 4,5 tysiąca miejsc dla uczniów prowadzonych przez powiat krakowski. Oczywiście jest to problem dla powiatu, który zostanie rozwiązany, bo królewskie miasto Kraków, prezydent miasta Krakowa, podejrzewam, przejmie te szkoły. Ale my, utrzymując jak gdyby status quo placówek przy zmniejszonej liczbie uczniów, przetrwaliśmy ten najgorszy czas i dzisiaj nie musimy się zwracać do wójtów, burmistrzów z prośbą, żeby przejęli jakąś naszą szkołę, żeby mogli te szkoły poprowadzić. W pewnym momencie będziemy mieli zwiększony nabór i to odbędzie się korzystnie dla naszych placówek. Z drugiej strony, ja kiedyś się chyba u Państwa nawet wypowiadałem, że to nie jest też tak, że my patrzymy jednostronnie, że nasz zysk, strata gminy. Takie były intencje ministra edukacji, pani Zalewskiej, pana kuratora Mądzika. I myśmy takie poczynili zapewnienia, między innymi w gminie Końskie, że będziemy się starali po zabezpieczeniu naszych obsad, a przyjdzie nam to o tyle łatwiej, że myśmy nigdy nie mieli niedopensowanych nauczycieli. Mieliśmy nauczycieli z tak zwanymi godzinami ponadwymiarowymi, czyli zabezpieczymy swoich nauczycieli. Natomiast w przypadku tych, którzy przejdą z gimnazjum, bo gimnazja ulegają likwidacji, zapewnimy niektórym możliwość pracy w naszych placówkach. I myślę, że to jest rozsądne. Tak się to działo też poprzednim razem. No nie zawsze wtedy jak gdyby włodarze gmin martwili się nauczycielami z powiatu, ale wydaje mi się, że nie trzeba powielać starych złych wzorów. Generalnie wszyscy nauczyciele, czy oni są od wójta, burmistrza danej gminy, czy pracują w naszych szkołach, są nauczycielami z powiatu koneckiego. I będziemy starali się robić wszystko tam, gdzie to jest możliwe, żeby ten proces jak gdyby wprowadzenia sieci i tych zmian związanych ze zmianą trybu kształcenia w Polsce odbył się na terenie powiatu w miarę bezboleśnie. Pamiętajmy, że część nauczycieli nabywa uprawnienia emerytalne, część skorzysta być może z dwudziestki czy z innych możliwości, ale tam, gdzie, jak mówimy, ci ludzie są jeszcze w pełni sił, gdzie daleko o tym, żeby marzyć o emeryturze, gdzie mają ten największy potencjał, będziemy starali się tak ich zagospodarować, żeby nie stracili pracy. Być może będzie się wiązało to przez niektórych z nich podjęciem dodatkowego kierunku kształcenia, ale chcę powiedzieć, że tak było, jak gimnazja wchodziły. Nauczyciele z tak zwanych czystych przedmiotów nagle musieli pójść dwutorowo. I myślę, że dzisiaj chyba nie ma, jak patrzę po szkołach, czy to gimnazjach, to już rzadko jest jakiś nauczyciel, który ma tylko jedną specjalność. Przeważnie robi jakąś podyplomówkę, drugą. Wydaje mi się, że tu na terenie powiatu powinno się to odbyć w miarę bezboleśnie.
pojawiła się jeszcze taka informacja, że Radoszyce chciałyby utworzyć swoją szkołę ponadpodstawową czy branżową. Tak. Jak do tego odnosi się powiat? To znaczy, myśmy odbyli, wpłynęło pismo wójta, pan wójt Michał Pękala był u mnie na rozmowie wcześniej, jeszcze w grudniu. Myśmy się pochylili tutaj nad tym tematem, ale my nie możemy złożyć deklaracji przed 19 rokiem. Byłoby to przedwczesne. Dlatego, że my pierwsze dane po spisaniu, tak jak powiedziałem, po analizach tego, co się stanie w podstawówkach, na terenie w ogóle szkół, będziemy mogli oszacować swoje możliwości. Jednocześnie to nie jest tajemnicą, że powiedziałem na spotkaniu w moim gabinecie, na spotkaniu z udziałem starosty, panu wójtowi, żeby przewartościowali jak gdyby sprawę liceum, dlatego że liceum, powiem tak, my mamy 3 licea. 2 w Końskich, 3 w Stąpawkowie. Tak naprawdę z punktu widzenia potrzeb młodzieży, która ma aspiracje do pójścia na uczelnie wyższe, nam wystarczyłyby 2 licea. Tworzenie jakiejś filii, pan i szanowni państwo pewnie zdajecie sobie sprawę, że liceum to jest szkoła, która ma przygotować do studiów wyższych, w związku z tym ona musi mieć jakąś rangę, jakiś poziom. To nie jest tak, że to się zrobi nagle. Ja przypominam sobie, że jeszcze jako felietonista tygodnika Koneckiego pisałem żartobliwie na temat takich pomysłów tworzenia rozmaitych szkół, niepublicznych uczelni. Pisałem taki tekst w każdej wsi w USI, w każdym powiecie po uniwersytecie. Wszystko można zrobić. Możemy zrobić na Wąsoszu, w Nieświniu, czemu nie? Tylko proszę pamiętać, że poza budynkiem wyposażeniem jest kadra, jest jakaś tradycja, jest sprawienie, żeby ci ludzie chcieli do danego miejsca przyjść. I wydaje mi się, że lepszym byłoby rozwiązanie jakiejś typu szkoły branżowej. Aczkolwiek to jest dla gminy wielkie wyzwanie, bo szkoła branżowa to są nauczyciele zawodu. Łatwo jest przenieść nauczyciela z gimnazjum do zawodówki, gdzie będzie uczył, nie wiem, języka rosyjskiego, niemieckiego, chemii czy polskiego. Natomiast trudniej znaleźć fachowca, który zdecyduje się nauczać przedmiotów zawodowych. Ale jeżeli już, to nie będzie to autonomiczny twór, tylko raczej utworzymy filię. Ale tak naprawdę powiedzieliśmy, że rozumiemy wójta, no bo on dba o nauczycieli w swojej gminie. Ale my najpierw musimy mieć pełne dane, czyli możemy na wiosnę, w maju, na etapie arkuszy 19 roku przystąpić do rozmów i powiedzieć śmiało czy uczciwie, tak, jesteśmy w stanie pójść na to, ale powiedzieć nie, bo to się odbędzie kosztem naszych, jak gdyby, nauczycieli. Jakieś rozwiązanie się znajdzie?